Spójrz tu. Wynik testu zadecyduje o losie właściciela dwóch walizek z faszerowanymi rączkami. Od razu zachodzi reakcja. Ten kolor oznacza kokainę. Sprawdzimy drugą rurkę. Aplikuję narkotest i odczyn natychmiast się zabarwia. Intensywny turkusowy kolor to kokaina. W dwóch rurkach. Tu też. W czterech. Jest pan zatrzymany za przestępstwo wobec zdrowia publicznego. O dziwo, trzeba wypchnąć. Ten etap jest najtrudniejszy. To nie wchodzi. Nie wysuwa się ani o milimetr. Poważna komplikacja, bo rurka jest z grubego metalu. Zawartość ma bardzo silny zapach. Jest wilgotna i zbita. Wtłoczono ją pod ciśnieniem, by więcej zmieścić. Rurkę trzeba przepiłować wzdłuż. To różowe to plastik. Wysiłki przyniosły wreszcie jakiś efekt. Świetnie, teraz z drugiej strony. Kokaina wygląda inaczej niż zwykle, ale bez wątpienia jest to narkotyk, który wraz z heroiną, opiatami i narkotykami syntetycznymi zabija rocznie ponad 500 000 osób. gramów. W sumie mamy co najmniej 2 kg kokainy. Na razie za próbę ich przemytu odpowiada tylko ten mężczyzna. Proszę położyć tu zawartość kieszeni. Hiszpański kodeks karny uznaje kokainę za twardy narkotyk. Jeśli przedmiotem przemytu jest ponad 700 gramów, jest to okoliczność obciążająca. Teraz sznurówki. Tak samo jak przynależność do organizacji przestępczej.